Siema widzowie, z tej strony Kacios, witam w kolejnym odcinku historii Dereka. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to musicie to nadrobić, bo wydarzyło się dosyć sporo. Mianowicie porwał nas Pierre. Pierre, który kiedyś pracował u nas w restauracji, później nagle zniknął i ostatnio zbieraliśmy od niego haracz. Już mniejsza w to. Słuchajcie, jesteśmy dalej przez niego porwani, więc musimy jakoś dzisiaj wykminić, jakby uciec z niego. W ogóle Brunka chyba dostała jakiś benefit od niego, bo właśnie sobie śpi na wygodnym dywaniku, a ja z Krystianem jak menele śpimy na podłodze. Ale cóż, trzeba wstać, przemyśleć plan, zacząć coś działać, bo Gwardia Narodowa Pierre'a już nas chroni, więc trzeba po prostu jakoś stąd uciec. Krystian! Halo. Jak ci się spało? Wolą mnie plecy. Cześć! Co jest? O Jezu! Czemu? Haj, piękna, co tam? Tylko mam piękną koronę od ciebie. Na twarzy ci w niej. Ja też mam dla ciebie prezent. Patrz, jaki ładny, rodzinny gaśnica. Ojej! Ona dostała od ciebie dywan, chyba, patrz. To dla ciebie. Dziękuję. Proszę, a wy co? Nic. A my nic. My ten. Dla was mam robotę. Nie możemy się jeszcze chwilę ogarnąć. Daj nam 5 minut, Pierre. Nie, idziemy. Chodźcie, wytłumaczę wam wszystko po drodze. No dobra, jak wolisz. Przywitajcie się z nimi. Witajcie, bracie. Siema. Pięknie ci to wychodzi, mała. Pięknie ci to mała wychodzi, masz ten akcent. A no wiem, no od ciebie się nauczyłam. Dobra. A może skończycie i byśmy się wzięli do roboty? Tak, chodźcie, pokażę wam, o co chodzi. No. Musimy tylko zobaczyć, czy będzie to widoczne. Bo tam jest widać to miejsce stąd nawet, nie? O, widzimy. Widzicie tamtą wieżę? Którą? Tamtą, przed nami, wysoką. No. No, i to będzie wasza robota. A co? Teraz idziemy na pyszny obiad. A co obiad? Tak. Ojejku, obiadek! Brunka. Tutaj. Co ty robisz? Co ona? Pierre to jest prawdziwy mężczyzna. Ale on nas porwał, czego ty nie rozumiesz? Ale mnie traktuje dobrze. Aha, no okej, okay, no to fajnie. To fajnie, że cię... Powiedz mu, że jest pięknym mężczyzną, to może ci pomoże. Brunka, ja nie z tych. No, i tutaj sobie spożyjemy posiłek. Piękny... A skąd masz takie technologie jak telewizor? Poczekajcie, najpierw może się spytam, co chcecie do jedzenia. Homara! No to wy macie chleb z wodą, a my mamy pizzę śliczną. Ojejku! Cudownie! Widzisz to, Krystian, co tu się dzieje? Chodźmy, idzie patologia. Siądę z tobą, twój boiler mi ogrzeje. Pewnie. No i... Będziemy tak siedzieć i co robić? No oglądamy mecz. Patrzcie jak gra. Pierre, ten telewizor jest wyłączony. Nie, nieprawda, nie wyłączony. Ja tam widzę. A kto z kim gra? No, piłkarze kontra piłkarze, nie? A ilu jest zawodników na boisku? 11. Z bramkarzem czy bez? Bez. A weź ty, Pierre. Słuchaj, śliczna, skocz mi po piwko. Oczywiście. Raz, dwa. Takie schłodzone będzie idealne. Tak, muszę dać na twoje. Krystian, musimy jakoś uciec. To jest patologia, co tu się dzieje. Pizza, nie mamy jak to są. Chłopaki, ale wy wiecie, że ja was słyszę, nie? Co? Ale my nic nie mamy. Właśnie. Proszę cię. Pierre, ty już masz jakieś urojenia, serio. Dziękuję za piwko. Chodźcie, śliczna. Tak, ale ty jesteś ponętną kobietą. Może ci coś zatańczę? O tak, przed telewizorem. Ja nie chcę tego słuchać, naprawdę. Ona jeszcze mu tańczyć będzie, nie. Ależ ruchy, Kosie. Widzisz się, panowie? Niestety widzę. Skandynujcie, bo was zabiję. Co mamy robić? Brawo. Skandynować? Ale ja nie umiem mówić po skandynawsku. A chcesz się nauczyć? Nie, przepraszam. Krystian, zejdź ze mnie. Dobrze, zjedliście? No, niezbyt. Nie będę jadł chleba z wodą. No to idziemy pracować. Chodźcie. Aha. Co idziemy robić? Właśnie, idziecie pracować. A ty tak, co, Brunka? A ty się odzywaj do kobiety. Ała! Przestań mnie bić, bo się nic nie zrobię. Pierre, bo jest problem. Bo ja muszę wrócić do miasta, do swojej pracy. Jakiej pracy? No pracy. Jakiej? Mojej. Auto muszę naprawiać. To będziesz u mnie naprawiał. Ale ty nie masz tu aut, ty masz jakieś złomy. Ja nie mogę tu zostać. No, on ma pracę. W sumie ja też. Dobrze, pojedziesz, dam ci łódkę, ale najpierw ten. Zrobisz to, co ci powiem. A co mam zrobić? A mnie nie puścisz? Nie, idziemy, chodźcie do meritum, musimy... Ale ja też muszę... Uratujecie. Dobra, sprawa ci pan. Idziemy. Chodźcie tutaj, pokażę wam, o co chodzi. Ale ja już nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę, Pierre, to jest dziwne. Musicie przesłać filmiki, ale zasięg na tej wyspie jest bardzo słaby. Pierre,
Czy on ogarnął właśnie sposób na wysłanie tych filmików? Ja tobie robię. Ojejku! Co to wybuchło? Nic, to tylko nasz telewizor. Czyli siedzieliśmy w pokoju, w którym był wybuchający telewizor? No, niespodziewana sytuacja, ale czasem się tak zgadza. Jakbyśmy posiedzieli tam 10 sekund, może byśmy nie żyli. Najprawdopodobniej tak. Jesteś najgłupszym człowiekiem na świecie, Pierre. Chodźcie, idziemy. A co my mamy zrobić? Widzicie tą wieżę tam? No. Tylko tam jest zasięg na samym szczycie. Aha, i co mamy zrobić? Macie tam wejść i przesłać filmiki. Aha, ale ja mam lęk wysokości, Pierre, serio. Ja też, ja nie umiem latać. Nie? Nie. No. Jednak umiem. Znaczy umiem, ja też tak, umiem. Tak, umiemy, umiemy. To dobrze, że umiecie. A my popatrzymy, co jest za u śliczna. No, okej. Okay. To chodźmy, Christian. Jezu. Ojejku, moje sandałki chyba się nie mogliśmy podjechać tu autem albo czymś? Mogliśmy. Nie pomyślałem o tym. Dobrze. Masz te filmiki, nie? Napędowe. Nie podoba mi się to, co właśnie będziemy robić. Będziemy się wspinać na jakąś wieżę. Tak, mam. Będziemy się właśnie wspinać na jakąś wieżę. Znaczy, to jest w sumie jakiś maszt radiowy bardziej. Ale no, tak czy siak, będziemy się wspinać jakieś, no, myślę, że 100 metrów do góry. Co to jest dla nas, nie? Przecież, kurde. Stąd widać nasze miasto, Los Santos. Christian jest alpinistą. Tak, zgadza się. Nasz dom, Christian. Wchodzimy. Ej, Christian. Tak. Może z góry nadam jakiś sygnał SOS? Piękny widok. Mam telefon, zadzwonię na policję, bo tu zasięgu nie ma. O, dobra. Albo do tego, do Alberta, albo do Franklina. To Alberto, tak. Dobra, dobra. To zróbmy to. To my wchodzimy! Poczekaj, czekaj. Co? Ja też pójdę. Jak pójdziesz? No, ja jestem taka silna kobieta jak ty mój rumaku. Dobrze, dam wam wufalówki. Co nam dasz? Wufalówki. Co to są wufalówki? No mikrofalówki. Aha. Po co nam mikrofalówki? No musimy się jakoś porozumiewać, nie? Aha, że krótkofalówki. No mówię przecież, że wufalówki. No dobra, to daj. Dobra, trzymaj. Tutaj. Dzięki. Dobra, idź. Idę. Dostaliśmy wufalówki, co w tłumaczeniu na ludzki, normalny język znaczy krótkofalówki. Pewnie Pierre będzie chciał kontrolować nas, ale my tu z Krystianem... A, jeszcze wyrunka idzie, bo ona się tylko nas nie wysprzedała. Jak to się obsługuje? Halo, słychać mnie? Niestety cię słychać. Bez odbioru. Ojejku, ja mam lęk wysokości. Ja też. To jest... Słuchajcie, ja was jeszcze się, ale wy powinniście mnie... Ten, uważajcie, bo na to piętro, na drugie, jak wejdziecie, to tam jest poręcz z napięciem. Więc nie dotykajcie poręczy czasem. A, dobrze, że już jesteśmy na drugim. Patrzcie to, jak są tu ładnie widać całe Cayo Perico. Fajna miejscówka, ale niefajna miejscówka ze względu na to, że będziemy właśnie wysyłać filmiki, które są dosyć mocno na naszą niekorzyść, ale jest jak jest. Jezu, zaraz się pożegam, naprawdę. Ojejku! Brunka! Ojej! Co to jest? Jakaś roz... willa. Patrzcie, to jest jakaś willa. Ono? Faktycznie. Jakaś cywilizacja normalna, może tam są normalni ludzie. Zrobię sobie tutaj zdjęcie. To jest może nasz ratunek. Może? Jakby tam uciec? Dobry pomysł. Ale może na razie zróbmy to, co on chciał, co? To. To jest chyba to do uploadowania. Słuchajcie, puszczam wam flarę. Uważajcie tam, jeżeli widzicie. Jaką flarę? Co on zrobił? Ojejku! Przecież to fajerwerki, debil! To przecież fajerwerki były, co za debil! Jak on by trafił w tą wieżę, to by nas zmiotło stąd! Pierw pada na świetny pomysł strzelania w nas z fajerwerkami. Wiesz, on jest męski. Nie jest ani trochę. Pierw wpadł na świetny pomysł, żeby się strzelał tutaj fajerwerkami, które mogą nas trafić i zmieść stąd. Przecież to by pewnie całą tą wieżę przewróciło. Ten debil strzela tutaj. Co to było? Jesteśmy w totalnej dupie, nie wiem co mam robić. I dobra, słuchajcie, może usuniemy te wideo, co? Nie, bo nas zabije, zostaw. Ale inaczej mnie Gerda zabije, jak to pójdzie w neta. A z Gerdą? No. Tak, z Gerdą to usuń. Dobra, to usuwam z Gerdą, ale resztę rzucam. Nie. Tak, cicho, bądź, bo ci stąd zrzucę. Co? Nie wrzucaj tego do internetu. No przecież on jest taki męski, tak ci się podoba, Brunka. No tak, jeszcze jedno słowo i stąd zlecisz, cicho. A właśnie. Dla mnie najważniejsze, zostaw mnie. Jesteś ten, jesteś jego lubą, więc jesteś przeciwko nam. Nie. Halos, chodźcie, ile to można robić? Bo mu wszystko powiem, że planujecie uciec. Cicho, bo cię zrzucę. Właśnie, jak mu powiesz, to my powiemy, że ty planujesz mu wbić nóż w plecy. Nie planuję. Ale tak mu powiemy. Macie zejść, bo was zastrzelę. Dobra, ale jak mamy zejść, jak to się jeszcze wrzuca? Ojejku, a jak my teraz zejdziemy? No tak samo jak weszliśmy. No ale wtedy nie patrzyłam w dół. No teraz nie musisz też. Ojejku. Brunka, zejdź na dół i mu powiedz, że zaraz zejdziemy, bo musimy tylko jeszcze wrzucić ten filmik. Patrzcie, on tam chodzi, psychol. Ojej, boję się.
Gdzie? Ja go nie widzę. W krzakach stoi, był w krzakach. Widzę go. Ja go nie widzę go. Krystian, gdzie on jest? Pewnie oznacza swoje terytorium. Tam na dole stoi w krzakach, no, przy dróżce. Ja go nie widzę. Krzaki pod nami? Które krzaki? To jest pełno krzaków, ty. Nie wiem, o czym on mówi. Dobra, wrzuciło się. Możemy schodzić. Ale tu jest wysoko, boję się. O Boże. Nie wiem, czy dam radę. Krystian, musisz. O Boże. O Jezu. O Jezu! Człowieku, co ty robisz? Ojejku, bardzo mi dał pier. Popatrz się, Derek. Jaki on jest wspaniały. Obrzydliwy jest ten kwiat. Dobra, wsiadajmy, jedziemy już. Tak, idziemy. Zaraz, co wy sobie myślicie? Co? Wysiadacie, wybiegniecie za autem, ze mną jedzie ten. Moja piękna, śliczna kobieta, blond włosa. Nienawidzę cię. Złotowłosa Brunhilda. Ach, biegnijcie, mam dla was jeszcze jedno zadanie. Szybciej. Ja już się boję kolejnego zadania tego psychopaty. No przysięgam, ja już nie chcę. Chcę wrócić do dziarni, do wydawania pieniędzy Gerdy, do otwierania partii politycznej. Już mam dość. Ale Pierre, ja nie mam już siły, naprawdę. Zaraz zemdleję, stój. Spokojnie, jeszcze kawałeczek, panowie, no co wy? Ja bym za wami pobiegł, ale widzicie, mam auto. Boże. Dobrze, pokażę wam, o czym jeszcze chodzi. Gardowałem, jeszcze kawałek. Ale udany żart, prawda? O, bardzo. Jesteś najgorszy, Pierre. Jestem szybszy niż twoi złą gości, Elo. Stójcie. Uciekamy. Chodźcie. Dawaj, Krystian. O Jezu, nie mam siły. Co wy sobie myślicie? Nic, ja musiałem po prostu się położyć, wiesz? Nie ruszaj się, bo cię zastrzelę. Przecież jest pistolet na kulki. No dobra, może jednak gazówka, ale już sądzimy. Ała! Dobra, odszedź ode mnie. Dobrze, panowie. Chodzi wasz czas. No, co? Czas chwały oraz tego, co mi się należy. Wy oczywiście nic z tego nie dostaniecie, ale ja tak. Krystiano, jeżeli wykonacie to zadanie poprawnie, przysięgam wam, że opuścisz tą wyspę jako jedyny. Dobrze, co mam zrobić? Czemu jako jedyny? To jeszcze? Dobra, nie. No, nie, spokojnie, ty nie podnoś ręki, bo do ciebie nie celuję, chyba że teraz, bo celuję. No, właśnie tak. Słuchajcie, widzicie ten dom na lewo, po waszej prawej? Tak. Słuchajcie, tam jest mój, to jest po wytłumaczu. Miałem kiedyś matkę, ta matka miała koleżankę, koleżanka miała ciotkę, ciotka miała brata, brat miał siostrę, siostra miała wujka, wujek miał ciotkę, a ciotka miała brata. Rozumiecie? Powiedzmy, że tak. No właśnie, no i ten brat. Który? Mój dalej, taki, no ten ostatni, ten taki, moja daleka rodzina, nie? No. Skradł mi pewną rzecz. No i co z tym faktem? Musicie ją odzyskać, a mianowicie... Jest to żarówka. Żarówka sentymentalna. Dostałem ją, mając 7 lat. A ten brat, który? Moja matka miała brata, brat miał siostrę, siostra miała wnuka, wnuk miał brata, brat miał wróta... No wiecie, o co chodzi, nie? Bo się sam już pogubiłem. No właśnie, to on mi skradł tą właśnie żarówkę. Jest to żarówka niezwykle cenna, dlatego musicie ją znaleźć. Przeszukajcie wszystkie żyrandole i musicie znaleźć tą żarówkę. To jest absurd, co tu się dzieje. Mamy mu się włamać do jakiejś willi, która jest otoczona murem, żeby wykraść żarówkę, która jest jego. Jestem ciekaw, jak mamy w ogóle poznać, która to jest żarówka. Pierre, a chciałbyś nam powiedzieć chociaż, jak wygląda ta żarówka? A, no tak. No, jest biała, nie? Coś jest? Jak 90% żarówek. Świeci. No. Jak 100% żarówek. Jest trochę ze szkła zrobiona, w sensie na pokrowie z takim. Dziękujemy za informację. Naprawdę. Tak. Co tak przydatne. I wiem, co się wam może przydać. No. Jest w głównym pokoju, w biurze. W biurze. No dobra, to już ułatwi sprawę. Jest w windzie. Mhm. Tak, właśnie tak. Dobra, no i pier... Tak, i posłuchajcie. Jeszcze jedna sprawa. Jest tam ponad 20 ochroniarzy, którzy mają karabiny i mogą was zabić. Co jest? Co jest? Kto to? Dobra, czas rozliczenia. Jakie czasy rozliczenia? Słuchaj mnie, Laluś. Kim ty tutaj jesteś? Wiesz mi powiedz, co? A nie podchodź o mnie. Kto nie, to jest? Słuchaj. Kto ty jesteś, nie wiem, Krystian, ale chyba chce Piera zabić, więc co nam na rękę. Wiesz, kim ja jestem? Patrz, widzisz to? No co? Escobar, quattro, finish bajere. No i co? Nie cały dom jest z tej klamki, proszę się, bo zaraz będę ten. Posłuchaj mnie. Czemu ty się tutaj tak rządzisz, co? Weź mi powiedz, chłopie, wiesz kim ja jestem? Nie podchodź o mnie. Dobra, sorry. No, jak no twoja wyspa? Jak twoja wyspa, chłopie? Jak ja tu jestem El Jefe? Nie, ja jestem El Jefe. Od kiedy? Krystian, ja się boję. Od zawsze. Nie wiem, komu kibicować. Nie wiem, ty jesteś jakiś chyba na jakichś ostrych lekarstwach. Nie, nie dlaczego? Chodzi, a ten. No bo ja tu jestem szefem, a ty się mi tutaj wtryniasz, chłopie, w interes. Dobra, ja mam pomysł. Co?
pomożesz im. Jak ja im pomogę, ty im pomożesz. Nie, ty im pomożesz i wtedy będziemy... Nie, ty im pomożesz. Nie, wtedy my będziemy El Jefe dwóch. No dobra. Dobra? Pasuje. Dobra. Tylko słuchajcie, teraz sprawa nie wygląda w taki sposób, że ty, Cristiano, jesteś mi już niepotrzebny do niczego. Tak. Więc rozstrzygnie to bójka. Z kim? No ze Escobar 4-4. Co? Tak, będziecie się bić teraz, w tym momencie. Dobra. Ale on ma maczetę! Trudno, prawo dżungli. Cristian, dawaj, musisz dać radę, Cristian, wierzę w ciebie. Jezu, Cristian. Ha, zaraz się ucho utnę. Jezu, Cristian, uważaj, on ma maczetę, Cristian. No, podaję się. Nie no, ty nie... Ty chcesz być ale hefe? Chłop nawet nie dostał ciosu. Zaraz wygrałeś jak ktoś, nie ma co się bić, pamiętaj. Przemoc nigdy nie jest jakby rozwiązaniem, tak? Pamiętaj. No, Escobar, wydaje się inteligentnym gościem. No, prawda. Możemy zostać kolegami, no. Poczekaj chwilę, bo gadamy. Wyślełam IQ? Ile? Tyle. Dużo co, nie? Dobrze, to... A, 44. Mogę iść? Właśnie, no wygrałeś za ci się, nie? Ta decyzja, tak. Chcesz iść czy nie? Chcę. No to na twoje nieszczęście możesz zginąć. Co? Nie ty, 4-4. Okej. Ja? Tak. O, nie! Włamujecie się pożarówkę, widzimy się potem, cześć. Aha, no siema. Derek, ja idę, wezwę pomoc, wezwę tu Alberto, nie martw. Dobra. Nikogo nie weźmiesz. Nikogo. Powodzenia. Żegnaj, Cristian! Dobra, idziemy, chodź. Dobra, idę. To jest płot, ty. To jest twoja wyspa, czy co? No moja, ale znam chłopie jak własną kieszeń. A to czemu, Piertu, po co ty za nami jedziesz, debilu? Wrzucaj wsteczny jazda stąd. Ja dużo będę patrzeć obserwował. Ale rzucasz na nas, tak, właśnie, zdradzasz nas. Silnik pracuje jeszcze. Jest głośno. No nie zrób dał, głupku. Dobra, Escobar, słuchaj. Co? Jak to działa? Że on rządzi w dżungli, a w cywilizowanym mieście jakiś boss, a ty jesteś w sumie nikim. To jak to jest twoja wyspa? Nie. Słuchaj mnie, laluś. Ja tutaj jestem El Jefe Don. Dandri Dandi, a on to jest jakiś podrabianiec, Knicz Bayer, a ten tutaj w tej wili to jest w ogóle jakiś chyba nie, zbuntowany, nie wiem kto. Ale anioł. No, tak, dokładnie, Lucifer. Ale to... To dlaczego on ma armię dzikusów, a ty nie? No bo ja mam armię swoich podwanych, tylko oni są uwięzieni w lokach gdzieś tam chyba. Ty, to jak ich uwolnimy, to obalimy Piera? Bardzo możliwe, no. Dobra, to chodź szybko. Bo on ma dzikusów, tak? Tak, on takich... A to jest... Oni nawet nie umieją mówić, oni nawet nie umieją mówić. Wiem, co to jest zapewne, to jest jakieś plemię Ungabunga chyba, nie? Że coś takiego, nie pamiętam nazwy dokładnie, ale każdy wie, o co chodzi. Aha, no dobra. Zaraz szukałem wejścia przez ten płot, tak? Dobra, ty to... Jak wchodzimy? Przez płot czy przez bramę? Bo może być przez bramę, tylko wiesz, może być, no może być ostro. Ja myślę, że jakbyśmy do nich pokojowo podeszli, to może by nam oddali tę żarówkę. Nie. Ja mam maczetę jak chcesz. Ty, a rozkroisz tą maczetą? Co, metal ma... Co? Nie, no gdzie tam? Mogę wygryźć jak chcesz ten ziemię spod spodu, ale wiesz. To przekopuj się. Dobra. No jak? Kurde, grunt jest twardy. Bo stoisz na kamieniach. No wiem. Dobra, nie, idziemy przez bramę, co? No dobra. Dawaj, chodź. Ja mam pomysł. No to dawaj, jaki? Mam maczetę. No. Tylko zagadasz, a ja zaatakuję. No dobra. Co? Nie biegnij tak, chłopie, no co ty zwariowałeś? No to czynniki sejsmograficzne, czy jakieś inne bajery takie. Co mają? Ale mają fajne auto, patrz. Czwarteczek? No nie, lepiej nie zostaw, nie wyłamujemy się tam. Ale to mogłoby nam pomóc. Patrz, idę na zwiady. No. Dobra, widzę jednego ochroniarza. Hotu, przed bramą. A widzę, no. Musisz do niego podejść. Musisz zrobić tak, że stał plecami do tego, do bramy. Ja wbiję i wiesz, i rachu ciachu i po strachu. Dobra, to jakieś głupoty. Ja mam pomysł, patrz. Tak, tylko żeby plecami do mnie. Le! Ręce przy nowy! Ała! Pomóż mi wstać! Co ty zrobiłeś, laluś? Kolbą oberwałem. Dobra, już spokojnie, już się zagryzawane, żeby nie chwaliło. Może weźmiemy od niego karabin. Wiesz, co on tam miał? Ty coś takiego miał, ale ja tego nie umiem używać. Daj mi to. To trzymaj. Poczekaj chwilę, bo tu jest jakiś... tu jest jakaś ciężarówka. Znaczy ten. Podejdźmy nim. Ty stary! Co? Dubik zaraz na pasę. Dobra, ale nie strzelaj do nikogo. Dobra, no spokojnie. Dobra, co teraz? Gdzie jedziemy? Może jakąś tą polaną tutaj? No trzeba znaleźć jakieś tam przejście, tylko jak? Bo tutaj jest wszystko strzeżone, nie? Pewnie. Nie wiem, poczekaj. Nie wiesz, że tak na łysa pole, co ty, agent? Ale no, przecież jedziemy tutaj uważnie, patrz. Dobra. To jest ten mul po prawej, widzisz? No i po co nam ciężarówka? Przez płot wejdziemy, ja chłopie, tu są dziury, nie wiesz, patrz. Widzisz, tu masz dziurę jakby w drucie. Ty to naprawdę znasz tą wyspę jak własną kieszeń. No bo ja tu jestem chłopie szefem, tylko mnie tutaj obalili z tronu. No to odzyskamy ci tron. Dobra, detronizacja będzie, znaczy no, była. Ale musisz mi pomóc rozprawić się z Pierem. Dobra. Dawaj.
gwiazda. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że ten Escobar nas nie wpuszcza w maliny i nie podpuszcza nas pod jakieś kłopoty. I miejmy nadzieję, że to wszystko... Co kurde, baba jeździsz, nie? Co ty tam gadasz? Jak baba jeździsz. Ale wystarczy, może być. No i co ty żeś zrobił? Dobra, to nie nasze auto, parkuj park. Dobra, podobał mi się ten Escobar, lubię go. Mam nadzieję, że serio nas nie wydyma. Właśnie spadł. Coś ty zrobił! Przeskakuj! Patrzcie, co on robi! On jest głupszy od Dereka! Ochroniasz! Nie wskakuj! Ochroniasz tam był! To mówiłem, nie wskakuj! Dobra, to ja też chcę, susie. O, widzisz, tam chodził. Chodzi tam. Widzę. Teraz musimy przeskoczyć szybko! A! Dobra. Jednak nie jest tak łatwo wejść, jakby się wydawało. Co? Ja skoczę tam, czekaj. No, a! Trzymaj mi chopy! Uważaj, zlecę! Cicho, tam jest jedno. Trzeba go ogłuszyć. Gdzie my w ogóle idziemy? Nie wiem, musimy znaleźć jakiś gabinet tam, gdzie jest żarówka. A, dobra, wiem, o co chodzi. No. Jezu, boję się. Escobar, boję się. Co? Twój, udawaj, nieruchomy. Cicho, bądź. Jak dinozaur, wiesz co? Jak na T-Rex. Dawaj statuę! Chyba to działa, wiesz? No, działa. Cicho. No dawaj, musisz kogoś zwabić. Nie idziesz, poczekaj. Idziesz. Laluś! Co on robi? Kolejnego! Mam go! Ty! Jesteś albo najodważniejszą osobą na świecie, albo najgłupszą. To i to! Dobra, bo tu co chwilę chodzi, trzeba było go załatwić. Tak, dobrze. Statua! Chodź teraz. Gdzie teraz? Ty znasz to miejsce? Tak. Jednak nie. Czekaj, nie tutaj. No faktycznie znasz to miejsce jak własną kieszeń. Statua! Ty, jakimś cudem to działa. Oni są debilami. Bo to moi ludzie, nie bawisz? Aha. Czysto, szef. Ja tego załatwię. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aluś, stój! Stój! Ja się coveruję. Dobra, przekopa! Dobrze, jak na meczu. Oj, sorry, Escobar, sorry! Sorry! Dobra, chyba stracił przytomność. Szybko, nie ma tosu już. Ty, jakąś pumę słyszę. Jaką pumę? No słyszę takie rar. Gdzie? Nie wiem. Gdzie? O cholera, widzę. Oj. Nie ruszę się. Nie! Oj. Escobar, zostaw mnie kotek. Kić. Oj, kiciuś. Psik, dobry kotek. Dobry kotek, Escobar, trzymaj się. O cholera. Escobar, ja nie wiem, co mam robić, Escobar. Stój tam, gdzie jesteś. Ale to zaraz przyjdzie ich pełno, pewnie. Słyszeli kotka. Ja cię obronię. Escobar, jak ty mnie uratujesz, jak ty leżysz zakrwawiony cały. Ja ich przekonam, ja mam moc boli. Weź tego kota ode mnie. Przecież to jest tygrys jakiś, albo puma. Szablozębny zwierz. Kurde, mnie ugryza w tętnicę chyba dolną, żylną, nie? Jaką dolną, żylną? O czym ty gadasz? Przecież ty masz małą ranę na klacie. O Boże. Jezu. O Jezu, o Boże. Escobar. Hola, amigo. Escobar, mamy przesranę.